czym będzie ta książka, mamo? Piesku, piesku, gdzie jesteś? Wsiadać do samochodu w tej chwili. Już ja się z wami zabawię. Patrz, patrz. Chcesz chodzić ze mną? Co się dzieje, synku? Boję się. Trzeba pokonać smoka, który siedzi w twojej głowie. Tu masz miecz. Ale mamo! Smoka można pokonać tylko mieczem. Miecz to twoje serce. A nawet gdy mi się nie uda za pierwszym razem, to będę próbował, bo w moim mieczu tkwi magiczna siła. Miałaś podać nam swój plan. No właśnie, podaję. Niby jedzenie pączków to ma być nasz plan. O Rety, ale wy wolno myślicie. Agata, jak ty z nimi wytrzymujesz? Oni nic nie kumają. Dlaczego pan właściwie nosi dwa różne buty? Wiesz, po prostu jestem wyjątkowy. Kocham siebie tak bardzo, że jest mi to zupełnie obojętne, co powiedzą o mnie. Ludzie dzielą się na dwie kategorie. Jedna kategoria to owce. Owcom mówi się, jak mają żyć, co mają robić, jak się ubierać. A druga kategoria ludzi to lwy. Lew robi wszystko to, co chce samemu zrobić. I to ty możesz zdecydować, czy będziesz lwem, czy owcą.